Hej Diamenciki, z tej strony Ania i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Jest to pierwszy film w tym roku, także jest mi aż tak dziwnie w końcu siedzieć przed kamerą i mówić, tym bardziej, że ten film nie był planowany, a aktualnie pracuję nad wszystkimi zaliczeniami na studia. To jest ten okres sesji, który jest bardzo, bardzo intensywny, tym bardziej, że wróciłam do Polski dopiero w styczniu, kilka dni przed pierwszym zjazdem studenckim, który już miał jakieś tam zaliczenia, także musiałam nadrobić zaległości z poprzednich dwóch tygodni i teraz w tej chwili pracuję już nad kolejnymi zaliczeniami na kolejny weekend. Później czeka mnie jeszcze jeden weekend ostatni, stycznia, i będę to już miała ze sobą. Ale mimo wszystko uznałam, że poświęcę chwilę na to, żeby usiąść i nagrać ten filmik. To, co trzymam w tej chwili w rękach, to jest mały, pluszowy corgi, którym po prostu się bawię, bo przynosi mi to komfort. Także mam nadzieję, że nie będzie Wam przeszkadzało to, że będę cały czas się tym bawiła i mnie toliła to w rękach. Tak jak możecie wiedzieć z mojego poprzedniego filmu, 2021 miałam okazję zakończyć, będąc w Stanach Zjednoczonych u mojej dziewczyny. Spędziłyśmy razem święta oraz Nowy Rok, będąc w okolicy Nowego Jorku, nie tylko, ale mniej więcej w tamtych okolicach. I jest tyle rzeczy, które mam Wam do opowiedzenia. Tak dużo się działo. Między innymi miałam czytanie tarota. Nie wiem, czy Was by interesowała taka tematyka, jeśli tak, to dajcie mi znać. Stworzyłam też listę rzeczy, które zaskoczyły mnie w Stanach i chciałabym nagrać właśnie film na ten temat, o tych takich różnicach pomiędzy Polską a Stanami i co mnie zaskoczyło, czego się nie spodziewałam podczas mojej podróży. I jeszcze jedną rzeczą, która się zdarzyła, było to, że w pewnym momencie podejrzewałyśmy, że miałyśmy COVID-a i chciałabym właśnie zacząć od tej strony i opowiedzieć, w jaki sposób wyglądało podróżowanie w dobie pandemii i w jaki sposób wpłynęło to na nasz wyjazd. Jeśli chodzi o sam termin wyjazdu, to ja planowałam odwiedzić Ami już w okresie jesiennym. Niestety nie wyszło to tak jak chciałam, z tego powodu, że granica została otworzona dopiero w listopadzie, a w listopadzie miałam chyba 3 zjazdy studenckie i gdybym wyjechała, to po prostu ominęłoby mnie tyle, że nie wiem, czy byłabym w stanie to potem nadrobić, tym bardziej, że wiedziałam też, że planowałam wyjazd późniejszy na święta. Także jako, że otwarcie granicy było 1 listopada, to zaplanowałyśmy wyjazd już właśnie świąteczny. Także 18 grudnia miałam swój pierwszy lot, właśnie najpierw z Wrocławia do Warszawy, a później z Warszawy do Newark, który jest obok Nowego Jorku. Problem zaczął się już na lotnisku, kiedy poproszono mnie o dowód szczepienia. Ja byłam przygotowana, wszystkie dokumenty miałam sprawdzone 100 razy i dodatkowo miałam jeszcze kopię każdego dokumentu, który mógłby być potrzebny, także miałam test, miałam wszystkie dokumenty, arkusze, formularze, które na przykład miałabym wypełniać później, ale wypełniałam wszystko w domu i miałam to wszystko po prostu gotowe w teczce, także ja z zadowoleniem wyciągam moją kartę szczepienia i usłyszałam, że nie jest to wystarczający dowód szczepienia. Zaskoczyło mnie to strasznie z tego powodu, że Ami jeździła normalnie na samej karcie w Stanach. Normalnie kartę szczepienia respektuje się w każdym miejscu i to jest wszystko, czego się używa. Kiedy Ami podróżowała do Polski, to nawet nie było opcji, żeby dostać jakąś tam szerszą dokumentację szczepienia. Także ja też od razu pomyślałam, ok, skoro to działało w tę stronę, to w drugą stronę też będzie w porządku. Zrobiłam mały research, na jednej stronie było napisane, była lista wszystkich dokumentów, które są przyjmowane i była tam m.in. karta, ale też kilka innych rzeczy, więc uznałam, że zrobię jeszcze coś dodatkowego, w razie czego, i zarejestrowałam się po certyfikat europejski, który nie jest respektowany w Stanach, ale uznałam, że fajnie będzie mieć chociaż jakiś backup plan. Także to jest to, co zrobiłam. Użyłam aplikację Obywatel, żeby założyć konto i w tamtym miejscu po prostu mi wskoczyło ten certyfikat, poświadczenie, że jestem zaszczepiona. Całe szczęście, ponieważ karta nie była wystarczająca i odmówiono by mi po prostu wejścia na pokład samolotu i dopiero w momencie, kiedy już w stresie z trzęsącymi się rękami wyciągnęłam mój telefon i pokazałam właśnie to mobilne zaświadczenie, ten certyfikat europejski, to dopiero było potwierdzone, ok, w porządku, dzięki.
Także to był najbardziej stresujący moment całej podróży jeszcze we Wrocławiu, gdzie poproszono mnie o dowód szczepienia i odmówiono mi mojego pierwszego i dopiero moim drugim byłam w stanie się uratować. Co najciekawsze, jest to jedyny punkt, w którym moja karta i większość moich dokumentów były sprawdzane. Później w Warszawie był jeden punkt, w którym proszono mnie o dokumenty, ale jedynie to było w formie takiego pytania, czy masz to, czy masz to. Potwierdziłam, że wszystko mam i powiedzieli ok. Pa, dzięki. I później, gdy dotarłam do Stanów, to była jeszcze oczywiście jedna rozmowa. I tam również po prostu zapytano mnie, czy mam wszystkie dokumenty. Powiedziałam, że tak i przepuszczono mnie na luzie. Jeśli zamierzacie podróżować, to chcę tylko Wam przypomnieć, że sama karta może nie być respektowana i może nie być wystarczającym dowodem szczepienia, także polecam albo poprosić o szczegółową dokumentację w miejscu, w którym się zaszczepiliście, co w moim przypadku było bardzo trudne i trzeba byłoby jechać do jakiegoś innego miasta, także to jest ten główny powód, dla którego tego nie robiłam, albo właśnie spróbować zrobić swój certyfikat europejski szczepienia. To zajmuje dosłownie kilka minut, jeśli macie profil zaufany i wtedy normalnie przez aplikację Obywatel. Aż zobaczę. M-Obywatel to jest aplikacja, na której możecie mieć część swoich dokumentów i właśnie ten europejski certyfikat sobie tam wskakuje na tą aplikację i macie ją pod ręką w dowolnym momencie. Mi się przydało, także nawet jeśli nie planujecie wyjazdu, ale potrzebujecie w jakimkolwiek innym miejscu takiego potwierdzenia, to się może naprawdę przydać, a wcale nie zajmuje tak dużo czasu. Jeśli chodzi o inne sytuacje, w których potrzebny był dowód szczepienia, to było już w Stanach, z tego powodu, że w stanie Nowy Jork, żeby móc normalnie pójść do restauracji i tam siedzieć i jeść, to trzeba być zaszczepionym i w każdym miejscu dosłownie pytali nas o dowód szczepienia i wtedy po prostu patrzą na te karty. Mimo, że moja karta była cała wypełniona po polsku i osoba, która nie rozumie polskiego, w sumie to tam wiele nie rozumiała z tego, ale wystarczyła sama naklejka, wystarczyło imię i nazwisko, patrzą też na dowód, czy to się zgadza. W każdym miejscu było to rzeczywiście sprawdzane, ale jest to jedynie rzecz, która dzieje się w niektórych stanach, także w zależności od tego, do jakiego stanu podróżujecie, trzeba o tym pamiętać. W momencie, kiedy ruszyłyśmy do New Jersey, to tam już, mimo że na przykład byłyśmy w Hoboken z widokiem na Nowy Jork, w ogóle piękne miejsce i mogę Wam pokazać małe klipy w tym miejscu. Że w Sylwestra miałyśmy pokój z widokiem na cały Nowy Jork. Ale jest to już stan New Jersey, także idąc do restauracji, nikt nie oczekiwał od nas już dowodu szczepienia. W momencie, gdy przejechałybyśmy przez most, to już byłoby to konieczne. Także jeśli chodzi o stany, to warto pamiętać, że w zależności od stanu wszystkie przepisy, zasady często wyglądają inaczej i warto zrobić dogłębny research i wiedzieć, czego się spodziewać od danego stanu, do którego akurat podróżujecie. Jeśli chodzi o testy, które miałam wykonywane, to były to 3 testy podczas mojej podróży. Było to przed moją podróżą, w trakcie mojej podróży oraz po mojej podróży. Tylko te 2 pierwsze i ostatnie były potrzebne, żeby móc uniknąć kwarantanny lub w ogóle, żeby wjechać do Stanów. Jeśli chodzi o ten środkowy, to było to już z naszej inicjatywy i w tej chwili chcę Wam powiedzieć o tym, co się zdarzyło i jak się rozchorowałyśmy i czemu uznałyśmy, że możemy mieć COVID. Także czas był bardzo, bardzo niefortunny, ponieważ zdarzyło się to dosłownie na święta. W pierwszy dzień świąt obudziłyśmy się z chorymi gardłami. Z chrypką, z małym kaszlem i takie, kurczę, wszystko jest zamknięte. W żadnym miejscu w ogóle nie sprzedawano już testów nawet takich domowych. Wszystko po prostu było wykupione z tego powodu, że nagle liczby zachorowań bardzo mocno podskoczyły i każdy chciał upewnić się, że nie ma COVID-a przed na przykład odwiedzeniem swojej rodziny, żeby nie narażać innych. Także to jest też normalne, że przed świętami tych testów było więcej wykonywanych. I w ogóle nie było takiej opcji, żeby gdziekolwiek zapisać się na test albo kupić test domowy. Gdybym to wiedziała, to przywiozłabym jakiś z Polski i chociaż miałabyśmy to. No ale niestety w pierwszy dzień świąt siedziałyśmy w naszym Airbnb. Całe szczęście byłyśmy się w stanie tam zameldować bez spotykania się z żadną inną osobą, także
nikogo nie narażałyśmy, odizolowałyśmy się od ludzi, tylko to było strasznie, strasznie przykre, bo pierwszy dzień świąt miałyśmy zamiar spędzić z rodziną Ami. Także niestety był telefon i powiedziałyśmy, że jesteśmy chore i nie będziemy w stanie przyjechać na kolację, na wszystko. Także jedyne, co zrobiłyśmy tego dnia, to wieczorem zawiozłyśmy prezenty. I mamy takie świetne zdjęcie z garażu, bo spotkaliśmy się wszyscy w garażu, gdzie po prostu my zostawiłyśmy prezenty, które miałyśmy dla nich, dostałyśmy prezenty od nich, chwilę porozmawialiśmy, w ten sposób niestety musieliśmy się poznać i zaraz już się zbierałyśmy, dostałyśmy trochę jedzenia, dostałyśmy prezenty i wróciłyśmy do Airbnb. Tak wyglądał nasz pierwszy dzień świąt i kolejnego dnia całe szczęście udało nam się już wykonać test. Także drugiego dnia świąt Ami była w stanie zarejestrować się na test PCR, czyli ten taki, który zajmuje kilka dni, nawet 3 do 5. I drugą rzeczą, którą udało nam się zrobić, to po znajomości od znajomego dostać taki test domowy. I jeśli chodzi o wykonywanie tego testu, to uznałam, że to nagram i to ja robiłam ten test. Także mam nawet małe klipy na pamiątkę z wykonywania go. 1, 2, 13, 14. Okay, insert swab tip into bottom hole. A control line may appear in the result window in a few minutes. Yeah, there should be a second line. There isn't! Oh my god! There's no COVID. We're safe! But yeah. Yeah, we just have to wait for the PCR. But yeah, you don't have COVID, babe. I o dziwo, bo już naprawdę byłyśmy pewne, że to COVID, mimo że obie jesteśmy zaszczepione, Ami była już szczepiona trzecią dawką, ale spojrzałyśmy na wynik i był on negatywny. Mimo wszystko wciąż starałyśmy się być bezpieczne i z dala od ludzi, ponieważ te takie testy antygenowe często wychodzą negatywne, ale fałszywie. Ale całe szczęście kolejnego dnia otrzymałyśmy informację o wyniku Ami tego testu już PCR, który przyszedł bardzo, bardzo szybko i ten test był również negatywny. I w tym momencie czułyśmy się już naprawdę w porządku. Kolejnego dnia w ogóle nie było po nas nic widać. Także było to po prostu najzwyklejsze przeziębienie, które bardzo nas nastraszyło i przez które musiałyśmy ominąć tegoroczne święta. Może nie ominąć do końca, ale jednak nie wyglądało to tak, jak sobie zaplanowałyśmy. Jeśli chodzi o test numer 3, czyli ten powrotny, to jest rzecz, która zmieniła się podczas mojej podróży. Także w momencie, kiedy miałam wracać, zrobiłyśmy research i zobaczyłam, że dosłownie tego dnia, kiedy opuściłam Polskę, zmieniono zasady i wprowadzono konieczność wykonywania testów przed przylotem do Polski lub do 3 godzin po wlocie do Polski. Jest to test, który trzeba wykonać, bo jeśli się go nie ma, to jest się skierowanym na kwarantannę 14-dniową. I dopiero po 10 dniach można wykonać test, który wraca tam po na przykład 2 dniach i wtedy miałabym na przykład 2 dni krócej tej kwarantanny. Uznałam, że zrobię wszystko, żeby tylko mieć ten test, żeby nie być skierowanym na tą kwarantannę, bo naprawdę bardzo jej nie chciałam. Tylko że ja wracałam 1 stycznia w nowy rok i wszystko było zamknięte. Nawet na lotnisku punkt szczepień, który normalnie jest otwarty 24/7, zamknięty. Nie ma opcji zrobienia testu. Także została mi opcja numer 2, czyli zrobienie testu do 3 godzin po przylocie do Polski. Chodzi o moment już przekroczenia granicy. Także to była moja jedyna opcja uniknięcia kwarantanny. Kolejka była strasznie długa. Stałam tam w sumie tylko godzinę z tego powodu, że w pewnym momencie ktoś powiedział, że jest jeszcze drugi punkt szczepienia i połowa osób się przeniosła tam. Także udało mi się zrobić test, dostałam negatywny test i byłam w stanie uniknąć kwarantanny 14-dniowej. Tylko że nie do końca. Z tego powodu, że zostałam skierowana na kolejną kwarantannę. Ja dotarłam do Polski 2 stycznia wieczorem i kolejnego dnia, czyli w poniedziałek 3, dostałam telefon z sanepidu, że podczas lotu, wydaje mi się, że tego drugiego, także w tym takim mniejszym samolocie z Warszawy do Wrocławia, na pokładzie była osoba, która dostała pozytywny test na COVID. I ten telefon miał na celu skierowanie mnie na 14-dniową kwarantannę, na której byłabym do poniedziałku 17 stycznia.
pani, która do mnie zadzwoniła, powiedziała, że z powodu braku szczepienia zostaje skierowana na 14-dniową kwarantannę z powodu styczności z osobą chorą. Tylko, że ja miałam szczepienie, no to ja powiedziałam od razu, że jestem osobą zaszczepioną. Niestety nie było tej informacji w systemie. Nie rozumiem czemu, bo ta informacja jest do znalezienia na pewno na e-pacjencie. Plus mam też wyrobiony europejski certyfikat, także od razu poinformowałam o tym certyfikacie. Zostałam poproszona o wysłanie zdjęcia. Zdjęcie przeszło. Dostałam podziękowanie z sanepidu i na tym się skończyło. Co nie do końca ma dla mnie sens, bo będąc osobą zaszczepioną wciąż mogę być chora na COVID, mieć pozytywny test COVID i zarażać dalej innych. Także o ile rozumiem, czemu mają takie zasady i jest to na pewno też takie zachęcające dla ludzi, żeby się szczepili, żeby uniknąć kwarantanny, ale nie do końca miało to dla mnie sens i czułabym się źle wychodząc z domu. Także od kiedy wróciłam do Polski, to staram się siedzieć w domu. Wychodziłam jedynie do sklepu spożywczego, żeby nie być jakimś tam ciężarem dodatkowym. Spotkałam się z moją mamą, która była poinformowana o tej sytuacji i z moją przyjaciółką, która również dostała ode mnie informację, że miałam kontakt z osobą chorą. Kolejną rzeczą jest to, że w ten weekend mam mieć zjazd studencki w budynku i na niego nie jadę. Będę jedynie na tej części zdalnej i jeśli któreś z tych zajęć jednak będą się odbywały w budynku, to po prostu będę miała nieobecność, bo też nie chcę narażać nikogo. I to jest już chyba tyle, jeśli chodzi o wszystko, co byłam w stanie zapamiętać w tematyce pandemii oraz mojego wyjazdu. Także dziękujemy bardzo za oglądanie. Dajcie mi znać, proszę, co Was interesuje, jeśli chodzi o mój wyjazd, czy macie jakieś pytania. Chętnie nagrałabym jakieś Q&A i może opowiedziała o tym czytaniu tarota, o tych rzeczach, które mnie zaskoczyły w Stanach. Dajcie mi znać, co Was interesuje. Zapraszam Was również do mojego TikToka, ponieważ nagrywałam ich masę podczas całego mojego wyjazdu i wciąż mam sporo treści, które chcę wrzucić z grudnia. Także zapraszam Was na TikToka, zapraszam Was na Instagrama, gdzie również będę opowiadała więcej o moim wyjeździe. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie na moim kanale. Pa!